Ej, co? Wow! Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy robić challenge, czyli nie bierzemy żadnych dropów, a jedynie ulepszamy sobie samochody przez pojedynki, tylko i wyłącznie. No i co? Myślę, że możemy zaczynać, tylko nie wiem, bo mnie chyba rozłączyło. I widziałem tam ciekawy komentarz pod ostatnim odcinkiem, żebym pozdrowił też jakieś widzki. I pomyślałem sobie, że w sumie spoko. I dzisiaj pozdrawiam wszystkie Justyny. Znaczy podejrzewam, że jeśli jest jakaś Justyna, to będzie to tylko jedna osoba. Bo mnie dziewczyn bardzo mało ogląda. Musiałbym jeszcze tutaj w Fordzie Horizon 5 jakiś makijaż sobie zrobić i wtedy może miałbym więcej widzek. A tak to no niestety nie mam. A i jeszcze jedna ważna rzecz. Wszystkie widzki pozdrawiam ogólnie. W sumie tak chyba najbardziej trafię. Z imieniem ciężko będzie trafić, ale tylko pełnoletnie. Lepiej będzie chyba zrobić tak, żeby każdy, kto ma siostrę Justynę, to zaprosił ją do obejrzenia tego odcinka, a przynajmniej momentu, kiedy faktycznie pozdrawiam, nie? To wtedy jest spora szansa, że akurat jakakolwiek Justyna usłyszy te pozdrowienia. Taktyka wygląda następująco. W ogóle jestem ślepy na dropy, nie interesują mnie. No i żeby mieć jak najwięcej graczy wokół siebie, no to muszę się pojawiać gdzieś w centrum mapy, zgadza się? No bo na skraju mapy będzie stosunkowo najmniej osób. Ej, 48 graczy jest tutaj. Bardzo ładnie. Jedziemy szukać. Jadę tam, gdzie mi wskazują strzałki na mapie. I tyle. Tutaj widzę, że wskazuje mi trzech graczy. No więc jeden powinien być chociaż dla mnie. Najważniejsze jest to, żeby na samym początku meczu od razu się ścigać, bo jak minie tylko 2 minuty meczu, to już duże prawdopodobieństwo jest takie, że ktoś będzie miał lepszy samochód od twojego. Tutaj typek myśli chyba, że mam jakąś super... O kurde, Subaru wziął. Shit. No to nie, uciekamy od niego. Czekaj, gdzie jesteśmy w ogóle? Okej. Okay. A jakbym zjechał tu z górki, to bym chyba trzasnął to Subaru, nie? Chyba, że gościu teraz ode mnie ucieka. Dobra, jedzie w moją stronę, let's go. O cholera. Uwaga między drzewami. Dawaj Subi, dogonię cię. To jest naprawdę słaby samochód to Subaru. Zobaczcie, ja jestem w stanie nawet podganiać go garbusem. To jest niesamowite. Ale Subaru wydaje się, no Subaru w końcu, tak? To musi być świetny samochód, ale on jest naprawdę słaby. Jedyne w czym jest lepszy, to że ma napęd na 4 koła, nie tak jak ja na tył, nie? Dawaj, dawaj, dawaj Garbi. Jak my tu pojedziemy? Kurde, tutaj skosił, okej. Rozwalił się, ty. Gdzie mnie tu prowadzi? What the hell? O kurde, ale dziwnie. Musimy przez las cisnąć. Bo tu GPS prowadzi naokoło, ty. Jakoś ci pojechał tym GPS-em. O, żeż ty. Dawaj Garbi! O! Wow! Ty, ale zajebiście poszło tym garbusem, nie? Ty gościu wyszedł. Okej, no to możesz ode mnie pozdrowić lobby. Ty czekaj, nie no, bierzemy Subaru, oczywiście, że tak. Ale tym samochodem zawsze przegrywałem. Zawsze. On jest naprawdę słaby. Nie wiem, czym on jest tak słaby. Dobra, w sumie na mapie dużej graczy mi nie pokazuje. Gościu zrobił rage quit. Nie dziwię mu się w sumie, ale też często przegrywam. Jeszcze jest drugie, takie podobne chyba Subaru, tylko inny kolor, niebieski. I ono też jest słabe. No to są dobre samochody, ja nie wiem czemu w tym trybie zrobili, że są takie kiepskie. O, tutaj mamy kogoś. Jest wyschnięte jezioro, okej, okay, let's go. Co to jest? Audi? Może być, może być. 6 kontra 4.
Okej, okay, droga, 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 wracaj na drogę. No, Audi będzie ciężko Subaru wyścignąć, musimy powalczyć. Ach, kurde, uciekło mi. Oj, będzie ciężko tu na prostej. Dobra, wszedł na mapkę, ale szybko wyszedł. Też ma tą taką szybko otwieraną mapkę. To jest dobry gościu. Mówisz mi good luck, okej. Okay. Ja się nie poddaję, jedziemy do końca. No i, no i... Good game, tak? Tak? No chyba trafił. No faktycznie good game, ech. Od kiedy można wziąć inny samochód niż Garbusa? Od kiedy? Od 2-3 tygodni chyba. Tak? Od ostatniej aktualizacji? Nie, od tej aktualizacji, która jest w sumie teraz. No, ale to jest 2 tygodnie już. Pozdrowienia, pozdrowienia, pozdrowienia. Zgul brodę, bo wyglądasz jak 50 last. Sorry, Lucek. A może ja chcę tak wyglądać? Siemanko, Lucek, jakim teraz prywatnie samochodem się poruszasz, jak się sprawuje? Sprawuje się dobrze, ale nie chcę mówić jakim. Jeszcze. Nie mogę się doczekać kolejnego odcinka z Motorfest. O, ja w sumie też. Dobra, weźmy sobie teraz Tsuru. Zrobisz odcinek z Forza Horizon 5, że robisz opening 50 albo 100 losowań? Okej, okay. W sumie mam bardzo dużo losowań, więc możemy zrobić, pewnie. Z każdą gwiazdką trzeba o 100 poziomów więcej, żeby dostać kolejną. Pierwszy recept jest przy... Aha, dobra, tu chodzi o te poziomowanie, bo tutaj jest odpowiedź na ilość poziomów, bo tam jedna osoba mnie się pytała, dlaczego jak wbiła sobie 200 poziom, to jej się poziomy zresetowały. Nie zresetowały się, tylko się naliczyła jakby jedna gwiazdka, nie? Dobra, startujemy, Tsuru! Na środku mapy się pojawiłem, żeby wiecie, mieć... No, mówiłem wam o tym, wiecie o co chodzi, szukamy! O, już znalazłem, ale gościu ucieka, kurde, po dropa, patrz. Co on tutaj zgarnie? Okej, okay, Carrera może być, zobaczymy. Zobaczymy, czy Tsuru jest lepsze od Carrery. Warszawy. Jest, gościu już jedzie. Gaz, 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 Tsuru. Ale ciśnie. Ucieka stąd. Pokaż mapę. Jedziemy dookoła strefy, tak jakby. Nie no, muszę go ścignąć, nie jest najbliżej. Dawaj, dawaj, dawaj. Pojechał w drugą stronę. Ojej, nic nie widzę, nic nie widzę. Okej, okay, dobra, to teraz na drogę szybko. No i zobaczymy, co Tsuru potrafi. Myślę, że będzie lepsze od tej Porszawy. Czym ona była dobra? Ona chyba tylko lepszego V-Maxa miała, nie? Niż te początkowe samochody. O, gościu chyba lepszą nitkę wybrał. Bo pojechał, a nie, jedź środkiem. Przez offroady, to dobrze dla mnie. Musimy trochę tu skrócić drogę, bo... O, rozwalił się, okej, okay. Nie wiem, czy już nie wyszedł z gry. Nie, dobra, jest jeszcze w grze, okej. Okay. Ej, ja mam do was takie pytanie w ogóle niezwiązane na razie z naszą rozgrywką. Czy macie ostatnio problemy z uruchomieniem gry? To znaczy, nie mam problemu, żeby ją w ogóle uruchomić, tylko uruchamia mi się ona bardzo długo. Nie wiem dlaczego, po prostu doczytuje się, doczytuje się, doczytuje się i trwa to jakieś naprawdę ze 3, 4, 5 minut, a mam dysk SSD i w ogóle, nie? Całkiem niezły komputer. Nie wiem dlaczego mi się tak odpala, odkąd pobrałem sobie Motorsport. Nie, dobra, już wcześniej tak się chyba działo nawet, że musiałem długo, długo czekać, aż się odpali. Wcześniej tak nie miałem. Natomiast mój kolega ostatnio chciał sobie po bardzo długiej przerwie pograć w Forza Horizon 5 i niestety mu się w ogóle nie uruchomiła. Tak wygląda tutaj sytuacja. No i zaczęło mnie, odkąd właśnie jest premiera Forzy Motorsport, od premiery Forzy Motorsport, mam ją też na komputerze, to... O kurde, tutaj jest kolejny gość, jedziemy. To cały czas mnie wywala, znaczy części mnie wywala, o może tak. Drugi kontra drugi, ale czad. Wow, myślałem, że gościu będzie miał jakiś dobry poziom. Ale na szczęście nie. Jedziemy, Golfina. Nie spojrzałem się nawet na mapę. O kurde, czekaj. Tutaj będzie ten paskudny przejazd, nie? Trzeba tu mocno odbić chyba prawą stronę, żeby nie wjechać na te głazy. Bo wiecie, tutaj jest taka hopa potężna i skały. Mam nadzieję, że tu zjadę. O, tu zjadę sobie. O, widzicie te skały po lewej stronie? Gościu właśnie w niej jedzie. Aż muszę się, kurde, spojrzeć do tyłu.
Patrz, widzisz? Wleciał w te skały i się rozwalił. Ha! Tego trzeba omijać, ej, przestrzegam was, naprawdę. Dobra, wrócił do lobby. Życzę miłego leczenia. Makan, może być. Tutaj mamy kolejnych typów, pasz. Dawaj go! Trzeci kontra szósty, oj! O nie, oj, ale słabo. Ale gościu pojechał chwilę za mną. Może jeszcze mam jakieś okruchy szans. Czekaj, trzeba go zepchać. Kurczę, nie dogonię go, aj, już bym go prawie zepchał. Kurde. Dobra, jadę drogą, on tam sobie gdzieś skraca. Trzeba przejechać przez centrum Horizon na pewno. Pokaż mi mapę. Okej, jestem na dobrym torze. O, cholera, już tak dobrze szło. Jo! Przeleciał przez ten... Kurczę, ale tak fajnie mi już z nim szło. Wygrałbym to, kurde. Tylko nie chciałem po tej drodze jechać, bo trochę było dookoła. Szlak. Lucek, polecam ustawić się przed metą tam na tym zbugowanym miejscu na wulkanie. Wulkanie przez U otwarte. I czekać, wyzywać graczy. Fajne furki można zgarnąć. No właśnie, jeszcze tego nie próbowałem. Muszę się kiedyś tam ustawić, ale z tego co widzę, to coraz więcej osób zna tą miejscówkę i tego używa, więc nie wiem, czy będzie tak łatwo kogoś tam nabrać, ale spróbuję. Czemu u ciebie jest ekran rozciągnięty? On nie jest rozciągnięty, on jest po prostu szerszy. Mam, wiesz, szersze pole widzenia. Zobacz, jak w kokpicie szeroko. Cyk. Widzę lusterka, prawie widzę prawe lusterko w tym samochodzie. Trafił mi się fajny pojedynek. Coro kontra Coro! A metę mamy na szczycie wulkanu! No pięknie! Teraz jaką drogę obrać? Gościu pojechał według GPS-u, ale on mnie wyzwał na pojedynek, to jest najciekawsze. Ale Coro kontra Coro to jest najlepszy pojedynek. Wcześniej mieliśmy Garbi kontra Garbi, a jeszcze wcześniej mieliśmy... Mini kontra Mini, ale myśmy to jakoś inaczej mówili. Ty, ktoś za mną jedzie. Dobra, pytanie, czy Tsuru tu podjedzie? Testowaliśmy inny podjazd wcześniej. Ty, ktoś za mną ciśnie. Czy on mi będzie pomagał tutaj z podjazdem? Jeśli tak, byłbym wdzięczny. Testowaliśmy podjazd z drugiej strony i Tsuru sobie niestety nie poradził. Jak będzie tutaj? Nie wiem, ale zaczynam się zastanawiać, czy nie lepiej byłoby jechać tymi slalomami tam. Bo tu naprawdę mój samochód może sobie nie poradzić. Wow, ej, faktycznie, gościu pojechał tamtymi slalomami chyba, ten mój przeciwnik, nie? A ten w ogóle koło mnie jedzie, nie wiem kto to jest. Ty, ja nie mam trakcji, shit, co robimy? No cholera, ej, nie tylko ja nie mam tu trakcji, tamten tym Focusem też nie ma. Ja nie widzę w ogóle jego nickname'u, może to jakiś widz jest czy coś. Ej, ale tu się nie da podjechać tym autem. Ja byłem przekonany, że się da. No bo tu nie jest aż tak, to jest chyba najbardziej taki delikatny podjazd. Ale spróbujmy trochę pod kątem może. Albo lepszy mam pomysł, zróbmy tak. Tutaj teraz zjedziemy, rozpędzimy się cyk i tam podjedziemy na tamtą półkę. I z tamtej półki powinniśmy już dać radę myknąć pod wulkan. Kurde, ale bez sensu, ja mam tutaj... Ja nie mogę brać dropów. Teraz jest taki challenge, że nie mogę brać dropów. I jak z tym gościem będę się ścigał pół godziny, no to zaraz będzie koniec meczu i gówno z tego będzie. Ale tutaj mogę sobie zajechać. O, i teraz właśnie nie wiem, gdzie tamten typo jest. No, pojedynek trwa, nie? Gdzie on, kurde, pojechał? Na mapie go nie widać. O, i tutaj mogę sobie myknąć i zobaczcie, mam prostą drogę do celu. No ale kurczę, to będzie dopiero drugi poziom. A ten typek z Focusem za mną ciśnie. Nawet chwilę mi pomógł, nie? Co się dzieje? Teraz trzeba robić wszystko, żeby tutaj z tego wulkanu nie spaść, bo po tej stronie bym musiał jechać już slalomem, żeby podjechać, nie? Tamto miejsce w tym wypadku było najlepsze do podjechania, bo się zjechało kawałek z górki i cyk, i już masz załatwione. Okej, no to drugi poziom i już mam następnego przeciwnika, nie muszę szukać na szczęście. Myślę, że nawet ta... O, gościu wyszedł, okej. Myślę, że nawet ta droga będzie fajna, nie? Więc... O kurde, to jest szóstka.
czekaj, czy to jest? Ja nie wiem, czy to właśnie nie jest Wiz, bo ja nie widzę jego nickname'u. Balon Grain. Okej, okay, nie, dobra, to jedziemy pojedynek. O co tu chodzi? Dobra, chodź. O, żeż ty. O, tu nie zjeżdżałem, nie wiem, co się stanie. Uuu, ale prędkość. Ty, kamienie. Ominąłem kamienie jakimś cudem. Tamten się chyba w nie wrąbał, tak? Nie, jedzie dalej, okej. O, żeż ty! Wow, Audi offroadowe! O, żeż ty, znowu kamienie. Hamuj, hamuj. Tutaj. Dobrze, dobrze. Kurde, ale kamieni. Nie, 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 w kamienie. Okej, wyjechaliśmy sobie na tą drogę. Tu można chyba na wprost pocisnąć ładnie. O, o, gdzieś tutaj. Pyk. I teraz tu sobie skręcimy. Ty, ale typo nie odpuszcza, ciśnie dalej za mną. I gdzieś tutaj. Pokaż mapę. Okej, za tym, że tak powiem, boiskiem mamy. O, żeż ty, Audi, nie zaskakuj mnie, tak? Bo mi ręce pourywa. Dobrze, tu jakoś trzeba wyjechać. Kurde, dziwny ten gość w fokusie. Ale gdzie ja tu teraz przeciwników znajdę? Mam dopiero drugi poziom! Ale już 23 graczy zostało do końca meczu. O, widzę tam następnego typa. Dobra, jedziemy, nie zatrzymujemy się. Jedziemy prosto do tamtego typa, który coś tam, nie wiem, robi. Jak tylko skończę ten pojedynek, wybiorę samochód. Ale kurde, Hyundai'a, ja cię pierniczę! Ja zostaję przy... Nie, co? Nie zdążyłem anulować! Wlał mi ten szajs! Ej, jak na złość! Zobaczcie, ile dropów tam jest dookoła. Cholera! No ciekawe, co tu w dropie wypadnie. Ciekawe, co? Ej, mogłem zostać przy... Audi S1, okej, okay, to jest dziadostwo. A RS6... Nie mogę brać dropów! Czekaj, bo ktoś tu na blisko podjechał. Okej, tu się skończy mecz. Super, ja będę miał drugi poziom. No to nic, tylko wygrywać. Tutaj siódmy przyjechał. Musimy wjechać na górę. To jest moja jedyna dobra myśl teraz, żeby wjechać na górę i kogoś wyzwać, jak będzie jechał w naszą stronę, żeby szybko zyskać przyspieszenie, prędkość w ogóle, nie? O kurde, Ferrari się pojawiło za mną. Szlak. Co na ostateczny pojedynek mam jechać fokusem? No muszę się z kimś ścignąć, bron. Jedzie za mną to Ferrari, jak to wygra. Ty, to już nie jest Ferrari, to jest jakiś, kurde, RJ Anderson. O, 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 o! Okej. Okay. Na dwóch kołach jedź ty, kupo złomu! Audi bym go porobił, lekko. Kurczę, ominął to ładnie. Nienawidzę tego challenge'u, szlak. Gościu się rozwalił! Ło! Ty, nie rozwalaj się! Co ty tu? Ej, co? Wow! Ja byłem na 100% pewny, że to przegram! Ej, mam ósmy poziom! Wygrałem drugim po... Co tu się stało? Ale się karty pozmieniały! O, aż mi się nogi trzęsą. Kurde. Dobra, szukamy następnego. Jedziemy, ciśniemy. Gościu rozwalił się gdzieś o skałę. Ja już chciałem wychodzić z gry, nie? Ale no, wiesz, pielęgnuję tą moją zasadę. Jedziemy do końca, bo nigdy nie wiesz, co się może stać. O, mamy, mam. Chodź. Idziemy, taki sam! RJ Anderson! O nie, niedobrze. Niedobrze! Jest bliżej, gościu. Ale zasada jest taka, jedziemy do końca. Tutaj chyba cztery biegi są w tym samochodzie. Bo dwójka jest bardzo długa. Albo nawet trzy, nie no, cztery chyba. Pyk. Oj, nie pykło. O, wow! I co on zrobił? Czemu go tak odwróciło? Ja, ale przyfarciłem i kurczę, tak nie pykło teraz. Nie wierzę. Już
Czekaj, co? Ty, gościu się chyba... Ty, gościu się chyba... Gościu się chyba... What? Ej! What? Ej! Ej, co tu się stało? Pierniczę, z kim ja gram? Musiałem naprawdę jakichś słabych graczy trafić. Wow, okej. Jedziemy dalej. Czekaj. Tu ktoś dropy zbiera jeszcze. To może być ktoś słaby, skoro dropy zbiera. Chyba że zebrał coś dobrego. Złap go, kurde. Chyba Audi ma. Tak, jedziemy, let's go! Pełne skupienie, bo gościu miał... Ja przed chwilą miałem drugi poziom też i gościu miał siódmy. I ze mną przegrał. Bo się rozwalił, bo zlekceważył, nie? Pewnie się nie skupiał, patrzył na mapę, coś tam burgera jadł albo coś. To nie można tak. Nie można nikogo lekceważyć. Oj, nie. Dobra, co teraz? Kurde, funko, shit. Nie biorę funko, pierniczę. Zostaję przy... O, shit, wybra... Kurde, tu trzeba kancelować za każdym razem? Oh my god, ale lipa. Czekaj, tu jest jakiś gościu. Jedziemy z nim. Ja nie wyprostuję tego sam... O kurde, ten wyjeżdża poza strefę? Co on robi? Nie wiem, jadę z nim. Kurde, koniec będzie. Wolałem tamtego autka, ale nic, no nie ma co płakać. Trzeba się postarać. Uła. Ten ma co? Mercedesa, okej. Okay. Ja mam surunko. Ej, wiecie co? Ja wyciągam pada. Nie no, mam sterowanie zmienione na symulacyjne. Nie ogarnę go chyba. Pokaż mapę. Tak, mi, ale przerąbane. Jadę drogą. Gdzie to jest? Nie na wulkanie, okej, drogą. Bo jak na wulkanie, to bym się nawet cieszył. O, żeż ty, co? Co za gówniane auto? Masakra. Nienawidzę tego auta, jadę asfaltem, pieprzę. Gościu, ej, oni chyba jadą na wulkan. Ej, oni pojechali na wulkan, a wiesz, cel jest za wulkanem. Nie spojrzeli na mapę, czy jak? Kurde, z kim ja gram? O nie, nie, domek. Uhuhu, ale ominąłem! Okropny jest ten samochód, ale jadę powoli, pierniczę. Straszne jest to auto, ej, to jest najgorsze auto na kierę. Chciałem anulować to, tamtym bym jechał prosto do mety. Ale nic, no... Jak się uda dojechać, to będzie mój pierwszy ukończony mecz w ogóle w funko, bo ja nim nigdy do mety nie dojechałem nawet. Wiesz, tu podnosi te przednie koła i wtedy kierownica jest całkowicie luźna. Nie masz nad tym samochodem żadnej kontroli. Dlatego trzeba powoli tego gazu dodawać. Patrz, widzisz? O kurde. O, shit. Gaz, funko. Okropne jest to auto. Muszę jechać na jakimś bardzo wysokim biegu, żeby go zdusić, żeby tak szybko nie przyspieszał. Czy mi się zdaje, czy ja wybiłem wszystkich graczy, którzy mieli wysokie poziomy samochodów? Nie wiem, co tu się stało na tym meczu, ale najwyraźniej chyba to wygram. Funkiem!
Ej, musiała naprawdę słabych graczy trafić. Nikt nawet nie spojrzał na mapkę, gdzie trzeba jechać. Jej, udało się. Okropne jest to auto. Jezu, straszne, naprawdę. To, że to wygrałem, to był jakiś cud. To był jakiś cud. Ale mimo wszystko, zobaczcie, nie zgarnąłem żadnego dropa. Nic. Nic. Same pojedynki i udało się tak ładnie ograć. Ale... Ej, dwa razy przyfarciłem, dwa razy naprawdę wysokie poziomy. I ten RJ Anderson w pojedynku... To było szalone, to było kurde szalone. O nic, moi drodzy, ja was zapraszam na kolejny odcinek z Forza Horizon 5. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas na tym. Oczywiście, że dobrze spędziliście czas na tym, bo kurde było no, przyfarciłem nieprawdopodobnie. Kurde, to jest fart miesiąca. Trzymajcie się, do następnego. Hejas.